Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jedziemy do pracy i wjedziemy ze sobą choinkę, chociaż to jest mocno powiedziane, bo to jest, pokazuję od kolana, taka choineczka, ale będzie piękna i w tamtym roku udekorowaliśmy ją, wystroiliśmy w strój kąpielowy, w takie żółte bikini, a teraz... W tym roku chyba powiesimy na nie takie fajne rybki. I jeszcze wzięłam taką małą dziecięcą kamizelkę dmuchaną, może będzie rozmiarem pasować akurat. No, także ratownicza choinka 2020 będzie na miejscu. Czekało. Sypnęło troszeczkę. Uwaga, uwaga, mniejsza od trzech. Melduje się w zimowym wydaniu. Ale fajnie skrzypi pod butami, czujesz? Nie, nie czuję, bo już wszedł do auta. Uwaga, zmazujemy? Tak. Go! Jedziemy? Drifta? Dawaj. Czekaj, uwaga. Otóż. O kurde, a teraz już bez ręcznego zrobiłem. Ale teraz lód. Już nie mamy ręcznego. Bramę wjechać od razu. Nie. Brawo, Rafał, ciebie brawo. Dzisiaj mieliśmy sporo zajęć w wodzie, więc teraz nadrabiamy. To jest pierwsza tura kolacji, dopiero taka ekstremalnie na szybko. To co było plus tosty, a później będziemy się zastanawiać, co chcemy zjeść tak naprawdę.
Kasia, to teraz trzeba trochę odpocząć. Odpaliłam sobie kolejny świąteczny film już przy przygotowaniu pierwszej i drugiej kolacji. Teraz będę oglądać o północy w Magnolii. Do tego mam cukrzycę, bo skoro już węglowodany się pojawiły, to teraz czas na czekoladę. I jodze, cały czas, cały wieczór coś podjadamy, a nie wpadliśmy jeszcze na to, żeby zjeść coś z kalendarzy adwentowych, także zabieramy się za nadrabianie. 10 grudnia, tutaj standardowo będę coś losować, uwaga, uwaga. Dam, drodzy Państwo, co my tu mamy? Czyż... Ja, co za kalendarzem. Jak za kalendarzem wypadły nam? Co mamy? Poczekaj, pokaż. Dzień doberek mamy, reniferek, proszę Państwa, ostrość piękny. Poprosimy. Dzień proszę doberek. Przepiękne. Przepiękne. I tutaj nie zjedliśmy jeszcze ani jednego pierniczka. Nie mamy pojęcia, czy one są w ogóle smaczne. Bo nam smutno jest, żeby... Nie będzie trujące, tak. Ale są tak piękne. Nie, trujące na pewno nie są, na pewno są przepyszne. Ten wczorajszy, o Boże, no po prostu są cudeńka. No na razie mamy kolekcję pierniczków, których nie chcemy zjeść, bo są zbyt śliczne. I są piękne i szkoda nam. Za to herbatę. I nie wiem, co z tym zrobimy, bo to trzeba wszystko zjeść. Któregoś dnia po prostu jak nas znajdzie, to zjemy wszystkie naraz. Albo nie wiem, nadepniemy. I nas będzie brzuch bolał. Dzisiaj mamy Earl Grey, także jak będzie brzuszek bolał, to... Jedna z moich ulubionych herbatek. Zajrzymy 10, ja do 9 zaglądam. I nie pomyliłam się przy wypełnianiu kalendarza, bo dla drugiej osoby jest to samo. Jest Earl Grey. Czas na czekoladkę. Czekoladka. A w ogóle czemu tu leży jeszcze jedna czekoladka nie zjedzona z wczoraj? Jakim prawem u nas w domu w ogóle się ostała? Jakim cudem? Wstyd. Nawet nie będę się wstyd z tego tłumaczyć, bo nie wiem, jak do tego doszło. Jak do tego doszło? Nie wiem. Uwaga. Dzień numerek. Reniferek. Proszę bardzo. Co my tu mamy? Nie! Mamy na glebie. 3 sekund? Tak. Rękawica dziś. No dobra, to możemy po jednej zjeść. Mamy czapkę i rękawiczkę jedną. To kto je tam z ziemi? Ja mogę. Czekolada zje wszystko. Każdą czekoladkę. I jeszcze sprawdźmy, przechodzimy. Czy jesteśmy milionerami. I wtedy już nie będziemy musieli jeść czekolady z ziemi. Tylko będziemy kupowali nowe. Pewnie tak. Zarabiamy. Drodzy Państwo, 10. 200 ziko można wygrać. Czy wygramy 200 ziko? Prezencik powinien być, przypominam. Coś innego. Gwiazda? Gwiazda. Się strzeliła tutaj gwiazda. Może jak będziemy gwiazdami YouTube'a, to też dostaniemy 200 zł. O, może. To będzie prezencik. Czas zajrzeć na naszego Instagrama. Zadaniem na 10 grudnia było użycie świątecznego filtra instagramowego, dowolnego, bo są tak czaderskie niektóre, że warto się poprzymierzać. Kilka osób wysłało nam swoje fotki i filmiki. Są też różne rzeczy, także wskakujemy. Ashen moment. Piękna reniferzyca, reniferożyca. I z takim uroczym noskiem, tu jeszcze śnieg pada, koniecznie sobie przeklikajcie te filtry, są cudowne. Tutaj kamyk, Kamila, oto ja w wydaniu świątecznym. Tutaj ten filtr, który miałam, mama smurfa i smurfetki, choineczka, reniferek, śnieżynki i tu jeszcze jest melodyjka do tego. Czy jesteście na to gotowi? Nie, ten jest bez dźwięku? To u mnie był z dźwiękiem, jakoś tak było. Patrycja Woszyn nam podrzuciła swój kubeczek świąteczny z reniferkiem w świątecznym stroju i kalendarz adwentowy z gumkami do ścierania. Wszystkie są takie świąteczne, zabawkowe i są tak urocze i takie detale są tutaj zaznaczone na nich cudowne. Ty widziałeś to już, bo dodawałam później. Zobacz, gumki do ścierania. Kalendarz adwentowy z gumkami.
Takiego jeszcze nie mieliśmy. Artur Bieliński podesłał nam choinkę, jaka jest wysoka. Przecież tu jest zaraz sufit, piękna. Kasia nam podesłała zdjęcie w filtrowej czapie instagramowej, pięknej. I to na dzisiaj wszystko. Zapraszamy Was serdecznie na naszego Instagrama. Jest tu dosyć świątecznie, powiedziałabym. Także jeżeli Was tu jeszcze nie było, to bierzcie udział w akcji. Zapraszamy. Oznaczajcie mniejsze od trzech i wrzucajcie. I wszystko jest zapisane w relacjach. Vlogmas 2020. Spoglądam na nasz świąteczny parapet i moje spojrzenie zetknęło się ze spojrzeniem tego pana i chciałam powiedzieć, że dzisiaj na basenie spotkaliśmy prawdziwego, najprawdziwszego Mikołaja. Pozdrawiamy! Tak jest, wysyłamy świąteczne pozdrowienia. Buziaki. Wieczorami powinno się ładować akumulatory, więc wzięliśmy to sobie bardzo dosłownie, tak do serduszka. Bo my raczej zwykle spędzamy wieczory intensywnie, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie się jakoś tam intelektualnie rozkręcić, aczkolwiek akumulatory ładujemy, tak? To już jest. To już jest to właśnie, ten wysiłek intelektualny to teraz jakby. I jak spasować końcówkę, tak? Chciałam powiedzieć o naszych sprzętach, które tak nam się sprawdzają świetnie na co dzień. Kamera, którą teraz nagrywam, Canon G7X Mark III. Trzy, najnowsze. G7X Mark III, kamerka GoPro, która nam służy na motocyklu, na spacerach, U7, w samochodzie, na basenie, pod wodą. Świetna dosłownie kamerka. Wszędzie i naprawdę nawet nie bardzo widzieliśmy, jak dobra jest jakość tak naprawdę, póki nie odpalaliśmy sobie vlogów naszych, jak mamy dobry internet teraz. Internet też jest świetny teraz, światłowodowy. Wszystko, już mamy sprzęty, tak. Już mamy oprócz komputerów, które warto na razie leżą. No właśnie, bo na komputerze nawet nie widziałam tej pełnej jakości, bo miałam w takim mini podglądzie, że nawet nie wiedziałam, że mamy taką dobrą jakość w praktyce. Znaczy ogólnie to jeszcze i tak masz ten komputer taki, że w przyszłym roku pomyślimy o zmianie komputera. No właśnie, widać godzinę. O taki wieczór mi chodziło. Opaskę też sobie naładowałam. Teraz właśnie wieczorem się podłączamy. Pompka do dmuchańców wszelakich naszych, akumulatorowa, rewelacyjna jest. W końcu nie musimy już dmuchać ustnie, ani nożnie pompować. Także mega tak ułatwienie. Takie rzeczy, które się używa na co dzień, naprawdę warto inwestować. Jesteśmy mega zadowoleni i w ogóle ze wszystkich zakupów tegorocznych, samochodu, motocykla, no to nie było lekkie, ale naprawdę, naprawdę warto i korzystamy na maksa. Z wszystkiego korzystamy, także jesteśmy zadowoleni z naszych zakupów tutaj. Mądre decyzje. Tyle gotuje się obiad na jutro, a ja zabieram się właśnie za przygotowanie kawki zbożowej dla nas dwojga. Zrobię taką wersję z kakao, cynamonem, zobaczymy co tam jeszcze wpadnie w ręce. I do kubka następnie, ale tak, mieliśmy ochotę na jakiś taki fajny napój rozgrzewający. A w tle odpaliłam vlogmasy Anity, no to jestem. Dobrze mieć takie YouTube'owe koleżanki, bo głupio byłoby mi dzwonić o 2:50, a vloga można obejrzeć o każdej porze. Jestem na bieżąco. Uwaga, zrobiłam kaszotto. Stos naleśników, sos czosnkowy, a przecież przyszłam tylko zrobić kawę zbożową, która prawie już wystygła. I to wszystko przy vlogach Anity. Mało tego, zdążyłam już skumnąć dwa naleśniki, bo nie byłam w stanie się powstrzymać. Te powidła śliwkowe z piernikową nutą smakują dokładnie tak, jak domyślacie się, że smakują. Są naprawdę przepyszne. Szanowni Państwo, dziękujemy Wam pięknie za oglądanie vlogmasa. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!